Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i ponownie zapraszam na otwieranki. Ponownie, ponieważ niedawno nagrywałam film, gdzie oglądaliśmy nowe książki, i kiedy naruszyłam moje stosy z nowościami, okazało się, że mam o wiele więcej świetnych książek niż jestem w stanie pomieścić w jednym filmie. Dlatego też zdecydowałam się. Idąc za ciosem nagrać kolejne otwieranki i obejrzeć z Wami kolejne nowości książkowe, do których moje serce bije bardzo mocno. Mam dwie kupki przed sobą. Jedna to książki, które widzieliście prawdopodobnie na miniaturce, są to różnego rodzaju powieści, druga kubka, która jest jeszcze tajemnicza i sekretna, bo jej nie pokazałam na miniaturce, to są książki, które są esejami, reportażami, różnego rodzaju książkami z gatunku literatury faktu. I jedna z nich, która stoi okrakiem pomiędzy tymi dwoma stosikami, ponieważ jest powieścią, ale opartą na faktach. Zaczynamy, bo już nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać, co tutaj przede mną leży. Pierwsza powieść to książka Zyty Rudzkiej. Jej najnowsze. Dzieło pod tytułem Ten się śmieje, kto ma zęby. I jest to powieść o kobiecie, która straciła wszystko męża, pracę oraz miłość. Przeglądałam tę książkę, i pierwszych kilka, czy może nawet kilkanaście rozdziałów to są opowieści tej kobiety o przygotowaniach do pogrzebu tego mężczyzny, którego straciła. Ale co tutaj autorka jeszcze pisze na okładce? Wera jest nie do zdarcia. Nie celebruje straty, nie chce być ofiarą. Kocha życie i stara się układać to życie po swojemu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ książki zyty ludzkiej. Generalnie mi się podobają. Najbardziej ukochałam sobie ślicz ślicznotkę doktora Józefa. Jeżeli jeszcze nie znacie, bardzo Wam polecam. A co do tej książki, to widziałam, że od czytelników takich zwykłych jak ja zbiera niezbyt przychylne oceny, natomiast krytycy literaccy są niezmiernie zachwyceni tą książką. Także jestem. Bardzo zaintrygowana i myślę, że już niedługo się przekonam, co też Zyta Rudzka tym razem wykombinowała w swojej powieści. Teraz mam przed sobą powieść autorki młodego pokolenia Marii Karpińskiej, powieść pod tytułem... Ucichło. I to jest książka również o utracie, ale tutaj głównym bohaterem jest mężczyzna. Główny bohater szuka ratunków terapii, podczas której tworzy opowieść o swoim życiu, o przyjaźni, miłości między rodzeństwem i o skomplikowanych zależnościach łączących te dwa uczucia. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa. Ja czytałam debiut tej autorki pod tytułem Żywopłoto, o ile się nie mylę, i on mi się bardzo podobał, więc daję tej książce szanse i bardzo chętnie zajrzę i przekonam się, co też teraz napisała Maria Karpińska. Dziewczynka zagubiona w swoim stuleciu szuka taty. Taki oto bardzo długi tytuł, książka Gonzalo Tavaresa. Jest to opowieść o dziewczynce Hannie oraz Mariuszu w Berlinie w XX wieku. Mariusz to uciekający przed jakimś nieznanym zagrożeniem mężczyzna, który spotyka dziewczynkę, która z kolei szuka ojca. Ta dziewczynka ma 14 lat i zespół Dauna. Z trudem mówi, nie do końca odnajduje się w otoczeniu, w ogóle jest zagubiona. I ta dziwna para podróżuje po Berlinie, gdzie prowadzi poszukiwania ojca i trafia do dziwnego hotelu z korytarzami, które przywołują widma. Wojny. Tutaj tę książkę porównuje się na okładce i do kawki, ale także do innych powieści, które mają taką konstrukcję, że czytamy je, jakby były z nami na jawie. Powiem wam, że ja lubię tego typu rzeczy, lubię kawkę, więc myślę, że ta powieść bardzo mi się spodoba. Teraz wędrujemy do Japonii. Sedno rzeczy sumę Soseki. Która to książka bardzo często na świecie była wydawana pod innym tytułem, pod tytułem Kokoro. I jest to jedna z na, jedno z najważniejszych dzieł tego pisarza. Jej narrator, student uniwersytetu w Tokio, wspomina swoją znajomość ze starszym mężczyzną, którego nazywa swoim sensei, czyli mistrzem. Próbował zrozumieć przyczyny jego samotniczego życia i dopiero kiedy otrzymał list napisany przez senseja. Dowiaduje się, jaką tajemnicę ten skrywał. Jest to klasyka literatury japońskiej, prawdopodobnie dobrze znana znawcom tego tematu. Ja akurat nie jestem wielką, wielbicielką literatury japońskiej, ale pomyślałam, że to może mi się spodobać, dlatego też zamówiłam tę książkę. Tym bardziej, że ma taką, zobaczcie, okładkę bardzo nietypową i do której leci oko samo. No i teraz mam przed sobą klasyka, kolejnego klasyka literatury, ale z drugiej strony oceanu Ernesta Hemingwaya. Jego Ruchome Święto zostało wydane w nowym tłumaczeniu w tej nowej serii z Marginesów. I jest to książka, która opowiada o czasie spędzonym przez Hemingwaya w Paryżu w latach 20. On tam był od zdaje się 1921 do 1926 roku. I prowadził bardzo bogate życie towarzyskie i kulturalne. Poznał osobiście Gertrude Stein. Przebywał w hotelu Ritz, gdzie trzymał dwa kufry. I kiedy po latach przybywa do Paryża, dostaje te kufry z powrotem i na podstawie zgromadzonych tam notatek zaczyna pisać właśnie tę książkę. Ona generalnie nigdy nie została ukończona, ale to, co trzymam tutaj w ręce, to jest Ostateczna wersja, która została stworzona przez pisarza przed jego samobójczą śmiercią w latach 60., i w taki sposób właśnie została wydana, jak Hemingway sobie to wymyślił. Także, jeżeli interesuje Was twórczość Hemingwaya, a mnie tak, bo nie czytałam za wiele jego książek, to zwróćcie uwagę, że ukazało się to ładne wydanie: Ruchomego Święta. Teraz mam jeszcze noblistę, jednego z najnowszych z 2021 roku, Abdul Razaka Gurnaha. Powróceni. Taka powieść w bardzo takiej szalonej okładce. To książka afrykańskiego pisarza, który opowiada o czterech osobach. Czterech bohaterów spotyka się w pewnym momencie swojego życia. Wszyscy jako. Dzieci, jako młodzieńcy, doświadczyli bardzo, bardzo dużo złego. Teraz oglądamy ich na innym etapie życia, kiedy muszą przepracować to zło, którego doznali, ale także sami bywają powodem cierpienia innych. To książka, która, no tak jak powiedziałam, jej autor otrzymał Nagrodę Nobla, dlatego jest to arcydzieło literatury światowej, ale. Ja mam bardzo małe doświadczenie z literu, literaturą afrykańską. Owszem, czytałam kilku autorów, ale powiem Wam szczerze, że zupełnie nie mam pojęcia, czego mogę się tutaj spodziewać po tej powieści. Jeżeli już czytaliście, jeżeli jesteście po lekturze, to piszcie, jak Wam się podobało. Marek Krajewski ostatnio nas zaskoczył najnowszą powieścią o Moku, która ma być ostatnią częścią tego cyklu. Błaganie o śmierć Marka Krajewskiego to książka, która toczy się we Wrocławiu w 1919 roku i opowiada tak naprawdę dwie splecione historie, które intrygują Eberharda Moka. Pierwsza z nich to uprowadzenie dziecka i jego matki, a druga to ustawiony mecz bokserski, w którym jeden z zawodników doznaje śmierci. I te dwa wątki jakoś się tam splatają. Mok prowadzi swoje ostatnie prawdopodobnie śledztwo. Bardzo chętnie pożegnam się z Mokiem, czytając tę książkę. I teraz powieść, reportaż, która tak jak powiedziałam, staje się takim mostem pomiędzy tymi moimi dwiema kubkami, które sobie tutaj uskładałam z książek, to Rzeźnik z Leonu Marcela Woźniaka. To jest Powieść, ale oparta na faktach. Marcel Woźniak opowiedział mi, jak zbierał materiały do tej książki. Opowiedział mi, jaka to jest fascynująca historia. I naprawdę zapragnęłam to przeczytać. Wcześniej natomiast sięgnęłam po jego poprzednią książkę z tej serii, czyli po egzekutora. Tutaj mamy rzeźnika z Lionu, czyli Klausa Barbiego to dowódca gestapo w Lyonie we Francji słynął z niebywałego okrucieństwa, mordów, gwałtów, tortur, wszystkiego co najgorsze. Ale po wojnie udało mu się zbiec i nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Dopiero w latach 70. ktoś go rozpoznał w Boliwii, Ukrywał się tam pod innym nazwiskiem. I sprawę jego ekstradycji śledził z zapartym tchem cały świat. A proces Barbiego był jednym z najgłośniejszych w historii. No więc mnie ten proces prawdopodobnie ominął, bo skoro działo się w latach 70., to albo jeszcze mnie nie było na świecie, albo byłam na tyle mała, że tego nie śledziłam. Dlatego też z wielką przyjemnością zapoznam się z książką napisaną przez Woźniaka. Przysunęłam sobie tę drugą kupkę, która zaczyna się od autorki, która często się pojawia w moich filmach. Pojawia się często, ponieważ mnie interesuje i wydają jej książki dosyć regularnie. Mowa o Joan Didion i właśnie ukazała się kolejna jej książka, czyli Biały Album. To książka, w której znowu autorka bierze pod lupę i swoje życie, ale także Kalifornię lat 70. i. Być może późniejszych i wcześniejszych. Rejestruje wstrząsy i następstwa lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Przywołuje spotkanie z Jimem Morrisonem. Atmosferę studenckich kampusów, zbrodnię popełnioną przez grupę Mansona. Ale także dokonuje wiwisekcji samej siebie, ponieważ w jednym z tekstów cytuje raporty psychiatryczne na własny temat. Także, jeżeli już czytaliście tę autorkę, jeżeli wiecie, że jej pisanie jest dla Was, to właśnie ukazała się kolejna jej książka. Tomaszem Stawiszyńskim już się zdążyłam pozachwycać w filmach. On teraz wydał nową książkę, Reguły na czas chaosu. Taką okładkę. I jest to krótki przewodnik dla tych, którzy czują lęk i niepewność. Ale nie, nie bójcie się, to nie jest książka, która jest, która jest poradnikiem. To jest książka, w której autor zamieszcza swoje własne przemyślenia na różne tematy, a te tematy to na przykład, już Wam mówię, nie daj się uwieść apokalipsie, ogranicz używanie mediów społecznościowych, przestań się oburzać. Kieruj się racjonalnością, a nie tożsamością. Czytaj książki, nie szukaj pewności i memento mori. I z tego, co zauważyłam, każdy z tych rozdziałów opatrzony jest na końcu w bibliografię, w polecane książki przez autora, które można sobie przeczytać, aby dowiedzieć się więcej na poruszane przez niego tematy. Ja jestem zaintrygowana tym autorem, po. Poprzedniej książce, którą przeczytałam, i naprawdę z wielką przyjemnością zajrzę do tej, żeby zobaczyć, jaką receptę na współczesne życie przygotował nam Stawiszyński. Marianna Fijewska, znana z reportaży o różnych zawodach, tym razem zajrzała do neurochirurgów. Czyli tych, którzy uważani są za bogów chirurgii, ponieważ to oni zaglądają do ludzkich mózgów, to oni sklejają kręgosłupy i dokonują cudów, jeżeli chodzi o chirurgię. O czym tutaj jest? W książce można znaleźć m.in. opowieść o Panu Darku, pierwszym człowieku na świecie, który dzięki operacji wstał z wózka mimo całkowitego przerwania rdzenia, rdzenia kręgowego. Także historia dziewczyny cierpiącej z powodu silnej autoagresji, której również operacja neurochirurgiczna przyniosła ulgę. Mamy tutaj i o pacjentach, i o lekarzach, i o systemie. Myślę, że jeżeli interesują Was takie tematy, a mnie bardzo, to warto zajrzeć. Przy okazji przypomnę Wam, że jedną z najlepszych książek, o których kiedykolwiek mówiłam na swoim kanale, jest Neurohirurg. Książka wydana przez wydawnictwo Filia, nie pamiętam w tej chwili autora, ale jest to książka napisana przez lekarza, który opisuje spadają mi książki który opisuje przypadki ze swojej kariery. Doskonała, naprawdę doskonała i do śmiechu, i do płaczu, i do refleksji. Także, jeżeli jeszcze nie znacie, to koniecznie sięgnijcie po tamtego neurochirurga, ale także dajcie szansę temu neurochirurgowi, czy tym neurochirurgom. Iza Klementowska napisała reportaże o starości. To już jest wznowienie tej książki, ale nie miałam okazji jej czytać kiedy za pierwszym razem została wydana, więc z wielką przyjemnością poprosiłam o przysłanie mi minut w nowym wydaniu. To książka o tym, jak się starzeć, ale to nie jest poradnik, to są rozmowy, to są reportaże, to jest książka o prawdziwych ludziach, którzy pokazują, że ta starość to nie jest koniec świata, że być może dla niektórych jest to dopiero czas wolności i czas, kiedy mogą być sobą. Także, jeżeli jeszcze nie znacie, to zachęcam do tej lektury. Jakub Kuza, znany z książek dotyczących różnych fotografii, wydał teraz książkę, która dotyczy miejsc w Polsce, Tajemnicza Polska, i z tytułem Niewyjaśnione historie, zapomniane skarby, sensacyjne odkrycia. Jest to książka bogato ilustrowana w fotografie. Która opowiada o miejscach w Polsce oraz o historiach z nimi związanych. Czasami będą to historie sensacyjne, czasami związane z historią, czasami z duchami, bardzo różnorodne. Z tego, co zdążyłam się zapo zapoznać, nie są jakoś bardzo mocno pogłębione, ale dają nam jakiś przedsmak. I jeżeli nas coś zainteresuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami zgłębili dany temat. I teraz mamy książkę taką trochę poradnikową. Jak być dobrym rodzicem? Tytuł ma taki trochę straszny. Znaczy, mnie takie tytuły, powiem Wam, trochę odstręczają. Ale znam autorkę Małgorzatę Gołotę i wiem, że ona nie napisała czegoś, co jest moralizatorskie i co jest dekalogiem, który należy przestrzegać, żeby być dobrym rodzicem. Nie. To jest książka o tym, aby zadbać o dobre relacje ze swoimi dziećmi. Aby stworzyć między sobą i nimi więź, która będzie takim spadochronem bezpieczeństwa dla naszych dzieci. To książka dla tych, którzy wychowują dzieci we współczesnej Polsce. Ona jest bardzo, bardzo współczesna. Tutaj znajdują się w środku wypowiedzi aktualnych nastolatków, aktualnych dzieci, którzy albo mają jakiś problem w relacjach ze swoimi rodzicami niektórzy wręcz nazywają rodziców toksycznych, którzy nie szanują granic, albo także takich, którzy, których rodzice postarali się zbudować właściwe relacje. Jeżeli jeszcze nie znacie książek Małgorzaty Gołoty, to polecam także książkę o depresji dzieci i młodzieży, czyli żyletkę zawsze noszę przy sobie. I ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to Zbuntowana komórka. Rak, ewolucja i tajniki życia Kat Arney. I to jest książka z opisem następującym: Wszystko, co wiecie o raku, to bzdura. Zbuntowana komórka to przystępnie napisana historia, kryjąca się za słowem wywołującym lęk. Ta autorka jest genetyczką i nagradzaną pisarką popularno- naukową i odpowiada wprost: Niezależnie od wszystkich czynników, chorujemy, bo nie możemy tego uniknąć. To błąd systemu zwanego życiem. To książka dla tych, którzy najbardziej się boją. Właśnie raka. To książka dla tych, którzy chcieliby oswoić temat, którzy chcieliby się zapoznać z poglądami osoby, która zajmuje się rakiem zawodowo, która jest w stanie opisać pewne nurtujące nas rzeczy w sposób przystępny. I taki, abyśmy wszystko zrozumieli. Także, jeżeli lubicie tematykę medyczną, a wiem, że wielu z Was lubi tak jak ja, to myślę, że jest to rzecz, po którą warto sięgnąć. Omówiłam wszystkie książki, które na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, kto dotrwał. Odezwijcie się w komentarzu. Przypominam także, że istnieje możliwość zasubskrybowania mojego kanału i włączenia sobie powiadomień, abyście dostali informacje, kiedy pojawił się nowy film. Generalnie filmy pojawiają się zawsze we wtorki o godzinie 18, ale czasami lubię Wam zrobić niespodziankę i wrzucam jeszcze jakiś dodatkowy film w ciągu tygodnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście ze mną i wysłuchaliście moich krótkich opowieści o książkach, których jeszcze nie przeczytałam, a które myślę, że będą dobre. I zapraszam Was na najbliższy tydzień. Pa pa, 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 pa.